Wydałem 14 zarządzeń dotyczyły następujących zagadnień. Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia, powołania komisji do spraw kontroli stanu technicznego mieszkań socjalnych, powołania sądu konkursowego do przygotowania i przeprowadzenia konkursu oraz przyjęcia regulaminu konkursu na opracowanie koncepcji na wykonanie makiety pod nazwą Mój Pińczów Sarmackie Ateny w ramach budżetu obywatelskiego, zmian w budżecie gminy Pińczów w 2022 rok, zasad przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej, odzieży, roboczej, obuwia oraz wypłaty ekwiwalentu, ogłoszenia pierwszego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku, refundacji zakupu okularów dla pracowników urzędu, ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia, do użyczenia oraz do sprzedaży bezprzetargowej 3 zarządzenia, realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych miasta i gminy Pińczów. Dziękuję. Naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego do pracy w komisjach konkursowych opiniujących oferty na realizację zadań publicznych świadczonych na rzecz społeczności lokalnej gminy Pińczów. Określono sposób realizacji uchwał podjętych na sesji 26 stycznia 2022 roku oraz przygotowano porządek dzisiejszej sesji. W zakresie zadań inwestycyjnych przeprowadzono przetargi i postępowania na następujące zadania: rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku wiejskiego Domu Kultury w Bogucicach wraz z wyposażeniem, remont drogi Mozawy Duże, zakup 2 autobusów hybrydowych, remont ulicy Kluka w Pińczowie, budowa oświetlenia w Bogucicach pierwszych, remont remizu OSP w Unikowie, budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Leszcze, budowa ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Skowronno-Dolne, remont cietnicy wiejskiej w miejscowości Zakrzów, budowa oświetlenia ulicznego w Chruścicach, budowa garażu przy OSP w Żonowicach Dolnych i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kowala, Skrzypiów, Kozubów, Sadek i Winiar. Dokończono budowę świetlicy wiejskiej w Woli Zagólnej Górnej, podpisano umowę z wykonawcą. Wykonanie aktualnej mapy do celów projektowych do zadania pod nazwą doposażenie obiektu sportowego przy ulicy Targowej w Pińczowie i opracowanie koncepcji do zadania wykonanie makiety pod nazwą Mój Pińczów. To są inwestycje w ramach budżetu obywatelskiego. Zakończono już w tym roku następujące zadania, opracowano dokumentację projektową i dokonano zgłoszenia robót budowlanych dla przebudowy dróg wewnętrznych w miejscowości Zakrzów i przebudowę drogi gminnej w Pasturce. Jeżeli chodzi o rolnictwo i gospodarkę nieruchomościami, to podpisano umowę na utrzymanie czystości i porządku na ulicach, parkingach, chodnikach miasta Pińczowa oraz na osiedlu Gacki. Podpisano umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i gminy Pińczów, sektor pierwszy i sektor drugi, na okres jednego roku. Przypomnę, że wykonawcą obydwu zadań są Wodociągi Pińczowskie Spółka Gminna i to już informowaliśmy Państwa. W tym roku nie przewidujemy zmiany stawek na tak zwany odbiór śmieci, czyli mieszkańcy nie będą mieli wyższych kosztów. Przeprowadzono postępowanie i zbyt następujące nieruchomości. Działka nr 58 łamane przez 188 obręb 14 w Pińczowie za kwotę 4100 zł netto. Również działka nr 59 łamane przez 189, też o powierzchni 19 m kwadratowych za kwotę 4000. I działka nr 58 łamane przez 186 o powierzchni 18 m kwadratowych, też za kwotę 4000, to są wszystkie działki pod budowę garaży. Działka nr 34, obręb 11, Pińczowie, powierzchnia 1630 m kwadratowych,
cena 7 tysięcy. W zakresie ochrony środowiska realizujemy program priorytetowy Czyste Powietrze. Zrealizowane zostało 7 wniosków o dofinansowanie i 7 wniosków mieszkańców o płatność. Przeprowadzono 40 postępowań w sprawie usunięcia drzew. Wydano 11 decyzji o warunkach zabudowy. Wydano 3 decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach. Zaopiniowano 1 wstępny podział nieruchomości. Wydano 14 wypisów miejscowego planu oraz 39 zaświadczeń dotyczących braku miejscowego planu z odpowiednia przestrzennego dla lokalizacji działek objętych rewitalizacją. Wprowadzono 410 deklaracji do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Tu jak widać znaczący wzrost tych deklaracji. Bardzo się cieszymy. Jest to obowiązek każdego obywatela, aby zgłosić do gminy, jakie ma źródło ciepła. Złożono do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Kielcach wniosek o dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pińczów i zostały podpisane 2 umowy na wykonanie analizy zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla eksploatacji piasków kwarcowych złoża Szczypiec 1 i Szczypiec 2, obręb Kruścice i opracowanie projektu robót geologicznych na wykonanie odwiertu geotermalnego na terenie miasta Pińczowa oraz opracowanie projektu robót geologicznych na wykonanie odwiertu w celu rozpoznania i ujęcia wód siarczkowych w miejscowości Bogucice Pierwsze. To oczywiście działanie w ramach utworzenia strefy uzdrowiskowej. Opracowanie projektu robót geologicznych na poszukiwanie i rozpoznanie złoża torfu leczniczego tzw. borowiny na terenie gminy Pińczów. W zakresie oświaty i infrastruktury społecznej wydano 2 decyzje potwierdzające prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych oraz 1 decyzję negatywną na te świadczenie. Ogłoszono i otwarto konkurs ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych oraz społeczności lokalnej na rzecz społeczności lokalnej przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. I współpracowano z jednostkami gminy Pińczów, przypomnę, że PSCK Muzeum Regionalne podczas wydarzeń kulturalnych odbyły się na następujące 30. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, posiedzenie Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Pińczowie, spotkanie z piloterem trybarskim alpinistą i 19 lutego koncert Szymana Wiłkowskiego i Szymana Klekowickiego, przypomnę, że w Pińczowie dalej gra. Inne, w zakresie innych działań to przeprowadzono również działania w zakresie składania wniosków. Wiemy, że referat zamówień publicznych w Pińczowie złożył następujące wnioski. 2 wnioski w ramach, proszę bardzo, 5 wniosków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład i to program inwestycji strategicznych i to są następujące zadania. Budowa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie miasta Pińczów, etap drugi. Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta i gminy Pińczów. Budowa ulicy Prymasa Kardynała Wyszyńskiego w Pińczowie. Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie. Etap pierwszy. I przebudowa targowiska miejskiego przy ulicy Targowej pod potrzeby giełdy rolnej. Etap drugi. Dodatkowo w zakresie ewidencji gospodarczej złożono 2 wnioski o rejestrację, 8 wniosków o zmianę, 1 wniosek o zakończenie i 2 wnioski o zawieszenie działalności gospodarczej. Podpisano następujące umowy. Umowę w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotyczącą realizacji projektu grantowego wsparcie dzieci z rodzin po PGR-owskich w rozwoju cyfrowym, granty PPGR. W ramach tego otrzymaliśmy kwotę 110 tysięcy złotych i zostanie zakupione 44 laptopy, które zostaną przekazane dzieciom z rodzin na terenie gminy Pińczów. Podpisano umowę w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotyczącą tym razem realizacji programu grantowego Cyfrowa Gmina. I tak w ramach otrzymanych środków, a wynoszą one 611 370 zł, zostanie zakupiony sprzęt komputerowy, sprzęt związany z cyberbezpieczeństwem oraz zostanie stworzony portal e-usług dla mieszkańców.
To bardzo ciekawe i bardzo myślę, że oczekiwane przez mieszkańców działania gmin. Wniosek o dofinansowanie zadania pod nazwą poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w jednostkach oświatowych podległych gminie Pińczów. To jest jeszcze w ramach regionalnego programu operacyjnego dotyczącym tzw. termomodernizacji. Uzyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 2 996 126 zł. I tu chodzi o termomodernizację następujących budynków. Budynek Szkoły Podstawowej nr 2 na osiedlu Grodzisko, budynek przedszkola nr 3 oraz Szkoła Podstawowa w Gacka. Łączna kwota zadania to jest prawie 4 miliony złotych. I w związku z napaścią Rosji na niezależną Ukrainę gmina Pińczów prowadzi ciągłe działania wspierające dla narodu ukraińskiego. Aktywnie uczestniczymy w zbiórkach różnego rodzaju. Prowadzimy rzeczywiście spotkaniach, wideokonferencjach i też uczestniczyliśmy w naradzie powiatowego sztabu kryzysowego. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu burmistrzowi.